Cześć, z tej strony Dominika, karta wstępu. Witajcie na kanale Krawywena. Dzisiaj zapraszam Was na taki dosyć nietypowy z mojej strony filmik, bo będzie to kurs na ozdabianie okładki art journala. Podczas inspiracji, które do tej pory prezentowałam na kanale Krawywena, mogliście zobaczyć naprawdę mnóstwo kartek, projektów mixed mediowych na bazach HDF itd. Jednakże art journala jeszcze nie widzieliście, a tworzę go już dobre kilka lat. Swoich art journalów w pracowni mam naprawdę bardzo dużo. Nie wszystkie mają ozdobione okładki, ale pomyślałam sobie, że to będzie ciekawy temat na film i jednocześnie pokażę Wam, jak korzystać z niektórych mediów. Tutaj możecie zobaczyć papier ryżowy, który jest dostępny w sklepie Krawywena. On jest akurat od Mixed Media Craft O'Clock i do jego przymocowania, do jego przyklejenia będę używała transparentnego gesta od Finabar. Będę miała także przyjemność używania tego genialnego płaskiego pędzla, który właśnie się świetnie nadaje do tego typu pracy. I jeśli chodzi o ten papier ryżowy, to zaczynam sobie od tego, że ścinam tak na równo górną część tego papieru. Następnie boki psikuję sobie wodą, żeby łatwiej je porwać. Wszystko po to, żeby nie mieć takich bardzo ostrych krawędzi, a takie poszarpane, bo już za chwilę zobaczycie, że będę go nakładała na pół okładki przedniej i pół tylniej. Teraz sobie delikatnie nożykiem odcinam nadmiar tego papieru ryżowego i w następnej kolejności przymocowuję sobie tak na oko, jak miałby ten papier ryżowy wyglądać i jak miałby w ogóle być usytuowany na tej okładce. Metodą prób i błędów zauważyłam, że kiedy właśnie się spryska ten papier ryżowy wodą, to on zdecydowanie fajniej pracuje. Dlatego sobie, jak już przyłożyłam sobie wszystko na okładkę, spsikałam go delikatnie wodą, a następnie zaczęłam nakładać to gesso. Możecie się zdziwić, dlaczego właściwie przyklejam to na gesso, skoro gesso to jest tak naprawdę podkład, a nie klej. No tak właśnie on bardzo fajnie się scala razem z papierem ryżowym, bo on jest bardzo delikatny, więc jednocześnie pełni funkcję takiego jakby kleju, takiego trzymadełka i jeszcze zabezpiecza nam całą powierzchnię przed wsiąganiem wody. Ta praca nad tą okładką jest bardzo pracochłonna, więc musicie się nastawić na takie etapy schnięcia. Możecie sobie to przyspieszyć oczywiście nagrzewnicą i tutaj już możecie zobaczyć, że wykorzystuję maskę od Mintaja w takie przepiękne ptaszki, które sobie siedzą na gałązkach i żeby w ogóle korzystać z tej maski, to fajnie jest mieć jakąś pastę, a ja mam tutaj akurat Crackle Paste od Stamperii. Wielokrotnie już pokazywano u mnie w filmach, bo ją kocham. Kocham w ogóle pasty Stamperii za to, że są niesamowicie leciutkie, takie puszyste i co już naprawdę jest do przejedzenia, rozpuszczają, rozkładają się jak masełko. Wiem, że wielokrotnie używam takiego porównania, ale myślę, że ono jest naprawdę najlepsze. W ogromnym przyspieszeniu wszystko sobie wysuszyłam. A kolejnym etapem pracy jest nałożenie koloru w to miejsce, gdzie mam po prostu białe tło. Wymyśliłam sobie, że będę tutaj łączyła kolory, które na pozór mogłyby do siebie nie pasować i jestem po prostu ciekawa, co z tego wyjdzie. Wykorzystałam taką pastę o konsystencji fluidu, to jest Distress Paint w kolorze takiej niebieskiej patyny. Oczywiście wszystkie użyte tutaj produkty macie w opisie do filmu i w następnej kolejności podsuszam sobie wszystko. Jak tak delikatnie sobie właśnie podsuszę, to dokładam kolejne kolory. O co mi chodzi? O to, żeby mi się za bardzo nie łączyły, bo chciałam, żeby były widoczne przejścia kolorystyczne między poszczególnymi kolorami. Tutaj mogliście zobaczyć, że psiukam sobie właśnie takim ślicznym, zieloniutkim kolorem, który bardzo często wykorzystuję właśnie do robienia listków. I to jest Distress Oxide Spray. No i kiedy go sobie już podsuszę, to nakładam maskę. I tutaj w ogóle zadział się niesamowity efekt, bo
ten właśnie zielony kolorek, który nakładałam przed chwilką, zaczął reagować właśnie z tą pastą pękającą. Co mi się bardzo spodobało, bo gdzieniegdzie mam białą pastę, gdzieniegdzie mam właśnie zafarbowaną od tego Distressa. Tak więc naprawdę super mi to wyszło. Jestem bardzo zadowolona, że na pozór tego nie planowałam, a wyszedł z tego bardzo fajny efekt. Aby tylna i przednia okładka były ze sobą spójne, dokładam właśnie tego niebieściutkiego koloru, to jest bodajże Speckle Egg. I także właśnie na tylną część okładki. Tutaj rzeczywiście wyszedł mi taki fajny kolaż, kolory się nieco ze sobą zaczęły blendować. I bardzo Wam polecam takiego typu zabawy, bo wtedy widzicie, jak reagują ze sobą media. Później oszczędzi Wam to jakiś niespodzianek, a wiadomo, że najlepiej człowiek uczy się na własnych doświadczeniach, nie tylko na tym, co ktoś mówi w filmie. Tak więc zachęcam Was do takiego właśnie eksperymentowania, zrobienia czegoś dla siebie. I tak jak właśnie w opisie pisałam, łamiemy tym filmem utarte schematy, karteczki pod linijkę, tak jak ja właśnie to uwielbiam robić, tak w art journalu spełniam się artystycznie po prostu co do milimetra, bo wiem, że on jest mój, że robię go dla siebie i nikt mnie tutaj nie będzie oceniał, że nie wiem, coś nie tak zrobiłam. Tutaj tak naprawdę liczy się kreatywność i pomysły na to, jaki na przykład koloru byśmy chcieli użyć. I takie intuicyjne działanie naprawdę też jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj oczywiście oprócz tych psikań różnymi preparatami mogliście też zobaczyć, że będę używała długopisu. Długopisu po to, żeby zrobić takie jakby przeszycia. Dlaczego używam zwykłego długopisu, a nie na przykład cienkopisu? Dlatego, że jeszcze tak delikatnie ta okładka wydaje się taka być ciutek mokrawa. Dlatego jeżeli bym używała cienkopisa na bank, zatkałabym ten przelot tego tuszu i po prostu uszkodziłabym sobie cienkopis. Tutaj w długopisie to mi nie groziło, dlatego jak coś trzeba było mocniej przejechać, no to po prostu to robiłam i nie bałam się o moje pisadełko. Chciałam Wam pokazać, jak do tego wszystkiego jeszcze można użyć stempli. Stempli takich typowo art journalowych, te są akurat ze Stamperii i mają właśnie takie fajne napisy, jakieś kropeczki, są tam jeszcze takie jakby odciski od kubka po kawie, bardzo fajne, stricte journalowe. I sobie przy pomocy tuszu Archival ponakładałam to, tu, to, tam, nie używając w zasadzie bloczka akrylowego. Później mogliście oczywiście zobaczyć, że te napisy już przy pomocy bloczka jakby stosowałam, a to w zasadzie tylko po to, żeby mi się bardziej dokładnie odbiło wszystko. W kropeczkach nie chciałam aż takiego efektu. Kolejnym krokiem jest to, aby troszeczkę zatuszować to przejście maski przez okładkę, bo oczywiście maski nie miałam aż tak dużej, dlatego odbiłam sobie ile mogłam, a pomyślałam, że właśnie fajnie będzie jeszcze użyć jakiejś koronki, jakichś chlapań i jeszcze bardziej stworzyć ten art journal takim właśnie artystycznym projektem. Dlatego odprute dosłownie koronki od jakichś starych bluzek, naprawdę recyklingowe totalnie, przykleiłam sobie na żel medium i oczywiście musi to podeschnąć. Jak nam wszystko pięknie przeschnie, ja go akurat zostawiłam na całą noc, żeby mi te wszystkie plamki, chlapania, żeby tak wszystko po prostu się zastygło, scaliło się z sobą. I w następnej kolejności tą koronkę, troszkę było tam za różowo, pogessowałam sobie delikatnie, żeby ona tak się po prostu gdzieniegdzie mi przeplatała. Kolejnym etapem, naprawdę długo się nad nim zastanawiałam, czy używać takich wycisków z masy lekkiej, czy może jednak postawić na papier. Ostatecznie znalazłam bardzo fajne diecutsy z kolekcji Grandma's Attic od Mintai Papers i oczywiście też Wam podlinkowałam w opisie do filmu. Akurat znalazłam w Craftvenie bloczek,
który świetnie się sprawdzi właśnie nie tylko do takich babcinych projektów, ale właśnie świetnie do takiego vintage art journala, więc nawet jeżeli potrzebujecie małej ilości, bo wiecie, że na przykład tego nie zużyjecie, no to podrzuciłam Wam właśnie mały bloczek 15 na 15 cm w opisie do filmu, tylko ostrzegam, że jest ostatnia sztuka, więc kto pierwszy, ten lepszy. I zobaczcie, tutaj już sobie układam kompozycję. Tutaj akurat ta kompozycja nie będzie jakoś bardzo wysoka, bo też mi zależy na tym, żeby można było tak na płasko rozłożyć ten art journal. Chociaż ja tutaj będę miała troszeczkę inny pomysł na niego. Mimo tego, że w art journal są takie kartki dosyć grube, powiedziałabym, że można w nich mediować, to jednak w tym art journalu chciałam spróbować troszkę innej techniki, przynajmniej na niektórych stronach, i będę sobie wklejała jeszcze inne karteczki na takim właśnie papierze mixed mediowym i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Mimo tego, że on jest taki bardzo artystyczny, będę chciała, żeby w jego środku nie było aż tak... Jakby to Wam nazwać, żeby nie było aż tak artystycznie pod tym kątem, że wiecie, nie ma zalanego na przykład środka, że szwy są całe, że się tam nic nie pruje i tak dalej. Dlatego pomyślałam sobie, że sobie będę naklejała jeszcze dodatkowo takie karteczki i na karteczkach będę tworzyła i następnie je będę naklejała. Tak więc taki mam pomysł właśnie na ten art journal. Nie wiem jeszcze, czy on będzie dedykowany jakimś kolekcjom, czy jakiemuś producentowi na przykład papierów moim ulubionym, ale rzeczywiście zauważyłam, że jak mam tych swoich art journalist 10 dosłownie, to w każdym, w zależności od nastroju, robię coś innego. One też mają różne formaty, tak więc bardzo, bardzo lubię tą formę. I nie mogę się doczekać, aż tutaj stworzę kolejny wpis. I na sam koniec wybieram dwa tak naprawdę napisy, nad którymi się zastanawiałam. Finalnie wybrałam napis "Podążaj za sercem". Chcę, żeby ten napis przyświecał temu art journalowi, żeby był takim moim drogowskazem, wskazówką, jakkolwiek to nazwać. Aby nie był taki biały, to zobaczcie, też tuszuję sobie go brązowym tuszem. Też Wam podlinkowałam kilka fajnych brązowych tuszy. Jeżeli jakiś nie macie, to zapraszam Was na zakupy do Craftweny. To już wszystko, co dla Was przygotowałam na dzisiejszy wieczór. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że byliście razem ze mną. Jeżeli film Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli polubicie i skomentujecie w komentarzach poniżej. Dodaję to zawsze niesamowitego powera do działania. Tak więc kochani, subskrybujcie kanał Craftwena, odwiedzajcie nas i sklep. A ja zapraszam na swoje media społecznościowe. Pozdrawiam Was serdecznie, Dominika, karta wstępu.